I słuchasz Poranka Wnet. Adam Eberhardt, dyrektor Ośrodka Studiów Wschodnich, jest przy telefonie. Dzień dobry panu. Dzień dobry. Jaki był cel wizyty ministra spraw zagranicznych, profesora Zbigniewa Raua w Kijowie? No to był przede wszystkim sposób, żeby pokazać solidarność i wsparcie Polski dla Ukrainy w obliczu tak naprawdę trwającej rosyjskiej agresji, ponieważ pamiętajmy o tym, że konflikt zbrojny w Donbasie, on przez ostatnich 7 lat się nie zakończył. Mamy etapy, w których jest pewne uspokojenie, zmniejszenie działań zbrojnych. Tak było przez ostatnie miesiące. Mamy wreszcie etapy eskalacji, które zawsze są niebezpieczne, bo nawet jeżeli mówimy o pewnej wojnie psychologicznej, wojnie nerwów, to w obliczu olbrzymiego skomasowania sił zbrojnych Federacji Rosyjskiej oraz tak zwanych separatystów w Donbasie przy granicy z Ukrainą, no to bardzo łatwo, aby te wszystkie działania o charakterze demonstracyjnym również wyszły poza dotychczasową rutynę i aby wznowił się konflikt sporej intensywności. Więc to był główny przekaz polskiego ministra, to był ten, że jeżeli chodzi o konflikt ukraińsko-rosyjski, nie mamy do czynienia z żadną symetrią. Mamy do czynienia z państwem, które się broni, oraz mamy do czynienia z działaniami agresywnymi, dywersyjnymi ze strony Federacji Rosyjskiej, dla której obecna sytuacja jest dalece nieakceptowalna. Ale to nie była zwykła zapowiadana wizyta ministra spraw zagranicznych w Rzeczpospolitej, tylko taka wizyta, która jest odpowiedzią na nadzwyczajną sytuację. Jaka jest charakterystyka tej nadzwyczajnej sytuacji na Ukrainie? No tak, to znaczy po pierwsze, a to już przed chwilką było mówione, to znaczy mamy w ostatnich tygodniach zwiększenie intensywności działań zbrojnych. Tak jak jeszcze kilka tygodni temu na przestrzeni jednego miesiąca dochodziło do 50-60 ostrzałów. Teraz mamy po kilkanaście, czasami nawet kilkadziesiąt ostrzałów w ciągu doby. W lutym było ich chyba łącznie około 200. To pokazuje zwiększenie intensywności. Bardzo trudno jest liczyć rosyjskie i separatystyczne oddziały, w jakim stopniu dochodzi rzeczywiście, co mówią Ukraińcy, do ich zwiększenia. Pamiętajmy, że wiosna to jest na całym obszarze postsowieckim okres zwiększonej aktywności ćwiczebnej, szkoleniowej. To jest ta finalna zimowa faza szkoleniowa, kiedy siły rosyjskie w dużym stopniu są przerzucane, więc ja bym powiedział tak, znaczy Rosjanie rzeczywiście starają się sprawiać wrażenie zwiększenia swojej obecności. To są działania o charakterze demonstracyjnym, których intencją jest nastraszyć wszystkich dookoła, ale też jedną rzecz bardzo wyraźnie chciałbym podkreślić. Stopień zagęszczenia, skoncentrowania wojsk separatystycznych oraz rosyjskich w strefie konfliktu albo w jej bezpośrednim sąsiedztwie od 7 lat jest na tyle duży, że Rosja jest w stanie przejść do bardziej intensywnej fazy wojny w Donbasie bez wprowadzania dodatkowych sił zbrojnych. To jest coś, czego powinniśmy być świadomi. Ale na razie, gdyby pan miał stawiać tezę, to jest demonstracja siły ze strony Rosji, a nie chęć prawdziwego jej użycia. No tak, no to strasznie trudno w takich sytuacjach stawiać twarde tezy. Na tym etapie pamiętajmy o dwóch elementach, które są dla Rosji bardzo niekorzystne. Po pierwsze, Zełenski, który doszedł do władzy jako ukraiński prezydent, po wielokroć zapowiadał kompromis z Rosją dotyczący Donbasu. W swej pewnej naiwności zapowiadał, że w ciągu roku, czy później w trochę dłuższym okresie, dojdzie do uregulowania konfliktu. No i teraz już on zrozumiał, że tego się nie da, ponieważ do tanga potrzeba dwojga, bo bez ustępstw rosyjskich, do których Rosja nie jest jakkolwiek skora,
nie będzie postępów i to, co obserwujemy po stronie ukraińskiej, to zmniejszenie woli do szukania kompromisów, która jeszcze na przykład ponad rok temu przy okazji spotkania w Paryżu formatu normandzkiego jakoś tam była dostrzegana. No i jest jeszcze drugi element, bardzo jak gdyby polityczny, wewnątrz ukraiński. Popularność Zełenskiego maleje. Ukraiński prezydent uznał, że to, co należy zrobić, to należy ograniczyć wpływy rosyjskiej agentury nad Dnieprem. Zmniejszyć pozycję Wiktora Medwedczuka, takiego, bym powiedział, najbardziej wpływowego przedstawiciela interesów rosyjskich, ograniczyć jego pozycję medialną, wprowadzić sankcje na siły prorosyjskie, nie tylko w tym wymiarze medialnym, ale również gospodarczym, dotyczącym sektora energetycznego. No i to wszystko oczywiście spotyka się z wielkim niezadowoleniem strony rosyjskiej, która traktuje wymiar wewnętrzny i wpływy na Ukrainie w wymiarze politycznym jako taki bardzo ważny element niekończącego się konfliktu o odzyskanie wpływów na Ukrainie. Powiedział pan, że wizyta ministra spraw zagranicznych Rzeczpospolitej jest wizytą symboliczną, pokazaniem wsparcia Rzeczpospolitej dla Ukrainy, ale poza symbolem są jeszcze słowa, są jeszcze deklaracje. Czy minister spraw zagranicznych Rzeczpospolitej miał coś w teczce, czy przywiózł jakąś propozycję do Kijowa? Myślę, że to, co jest najważniejsze, tak naprawdę działanie na poziomie europejskim wobec naszych partnerów, wobec Niemiec, wobec Francji, przekonywanie ich, że pójście na jednostronne ustępstwa dotyczące realizacji porozumień mińskich to jest droga donikąd, to jest ślepa pułapka, sytuacja, w której Ukraina zostałaby zmuszona do jednostronnej realizacji porozumień, nie spotkałoby się z symetryczną odpowiedzią ze strony rosyjskiej, no ponieważ Rosja nie jest zainteresowana kompromisem, Rosja nie jest zainteresowana zakończeniem konfliktu w Donbasie, ona jest zainteresowana tym, aby konflikt w Donbasie osłabiał państwowość ukraińską, osłabiał Ukrainę jako taką. I mi się wydaje, że oczywiście wizyta ministra Rała, ona była bardzo ważnym sygnałem pokazującym, jak my odczytujemy konflikt w Donbasie, konflikt ukraińsko-rosyjski, ale to, co jest kluczowe, to jest przeciwdziałanie różnym inicjatywom, głównie niemiecko-francuskim, które miałyby tak naprawdę iść w kierunku rosyjskim. Bardzo, bardzo ważnym, takim dla przykładu, no ważnym elementem, który należy przeciwdziałać, to jest rosyjskie działania na rzecz uczynienia separatystów z DNR-u, LNR-u, z Donbasu tak de facto równoprawną stroną procesu pokojowego. To jest coś, na co nie zgadza się Ukraina, to jest coś, na co nie zgadza się społeczność międzynarodowa i to stanowisko należy utrwalać. I w tle jest jeszcze deklaracja ministra byłego prezydenta Ukrainy Krawczuka, żeby przenieść rozmowy z Mińska do Warszawy. To też jest jedna z propozycji, z którą minister Rau pojechał do Kijowa? To jest nierealistyczne, powiedzmy sobie otwarcie. Tego typu decyzja musiałaby zostać zaakceptowana w Moskwie i dobrze wiemy, że Moskwa tego typu inicjatyw nigdy nie zaakceptuje, ale to też pokazuje pewien sposób myślenia w Kijowie, tego olbrzymiego rozczarowania formatem normandzkim, współpracą z Francją, Niemcami. Wcześniej, w poprzednich miesiącach były formułowane również głosy, że należałoby silniej włączyć Stany Zjednoczone do procesu pokojowego wokół Donbasu. No to są pewne działania ukraińskie o charakterze deklaracyjnym, ale oczywiście pamiętajmy, rozróżniajmy pomiędzy pewnymi sygnałami politycznymi, a realistycznymi scenariuszami dotyczącymi tego, na co zgodzić się może strona rosyjska.
I tak samo należy odczytać deklarację, o której mówił Paweł Bobołowicz z Kijowa, deklarację krajów bałtyckich o chęci wsparcia drogi Ukrainy do NATO? Tak, nie wierzę w dostrzegalnej perspektywie, żeby większość państw Sojuszu Północnoatlantyckiego zgodziła się na to, aby przyspieszyć kwestię członkostwa Ukrainy czy Gruzji w NATO. Tutaj mamy bardzo gorzką lekcję z roku 2008, kiedy to Rosja wywołała konflikt w Gruzji. Mam niestety obawy, że po stronie natowskiej, po stronie naszych sojuszników nie ma takiej świadomości, że rozszerzanie sojuszu na obszar podsowiecki jest jakkolwiek realistyczne. Myślę, że tutaj jest pewne niepisane i głośno nie mówione, ale jednak bardzo silnie w głowach zakorzenione myślenie, że w sferze bezpieczeństwa i wojskowości należy być defensywnym, nie należy iść na konflikt wobec Rosji. To jak już powiedziałem, no to znaczy to jest jakby z jednej strony myślenie takie bardzo pragmatyczne, ale tak naprawdę ono jest logicznie niespójne, ponieważ problem jest taki, że Zachód, który tej nogi nie postawi, który nie będzie gotowy do wchodzenia ze strukturami bezpieczeństwa do Europy Wschodniej, tak naprawdę tym bardziej będzie wyciskany i tym bardziej strona rosyjska będzie oburzała się nawet na najmniejsze działania o charakterze dyplomatycznego wsparcia. Więc tutaj nie ma możliwości osiągnięcia żadnego kompromisu ze stroną rosyjską, wypracowania pewnego modus vivendi, jeżeli chodzi o obszar podsowiecki. Ten konflikt trwa, Rosja postrzega się, że jest de facto w stanie trwającej, długotrwałej wojny z Zachodem i tutaj się nic niestety ku dobremu nie zmienia. Podsumowując naszą rozmowę, w Alei Szucha, gdzie jest Ministerstwo Spraw Zagranicznych, ale też w innych Ministerstwach Spraw Zagranicznych i Ministerstwach Obrony Narodowej Państw NATO, ta sytuacja na Ukrainie zapaliła pomarańczowe światło. To nie jest alarm, tylko to jest uwaga, coś niebezpiecznego może się zdarzyć. Tak, to jest pomarańczowe światło. To jest pomarańczowe światło w tym sensie, że my jesteśmy świadomi, że koncentracja wojsk rosyjskich od lat jest tam tak wielka, że od decyzji politycznej na Kremlu zależy, czy konflikt znowu się nie przerodzi w konflikt średniej czy dużej intensywności, a pewna kontekst polityczny, który obserwujemy, jeżeli chodzi o brak postępu wokół realizacji procesu mińskiego, sytuacja wewnętrzna na Ukrainie jest dla Rosji wysoce niekorzystna i Rosja musi jakoś obecne istniejące status quo zakwestionować. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Dyrektor Ośrodka Studiów Wschodnich Adam Eberhardt był gościem Poranka Wnet na zegarze godzinę. Miłego dnia. Na zegarze godzina 7:32. Jutro upłynie 11 lat od tragedii smoleńskiej. O tym będziemy rozmawiać dzisiaj w poranku, ale to po godzinie 8:30. Gościem Poranka Wnet będzie Marek Pyza, dziennikarz tygodnika Sieci. Ale też nie zapominajmy o tym, że 17 lat temu, właściwie 10 kwietnia, czyli też jutro upłynie 17 lat od śmierci Jacka Kaczmarskiego. A ponieważ rozmawiamy o Rosji, o Ukrainie, posłuchajmy teraz snu Katarzyny.